Telewizja w Polsce.pl, gorące pytania. Proszę Państwa, ostatnio media obiegła informacja, że koalicja Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski z porozumieniem Jarosława Gowina stała się pozorna, że zostały zamrożone stosunki nie tylko z Jarosławem Kaczyńskim, ale także z szefem rządu Mateuszem Morawieckim i że szef porozumienia Jarosław Gowin chodzi po krawędzi. Dopóki PiS nie ma pewności, że zbierze wystarczającą liczbę szabel, szef porozumienia jest bezpieczny, ale z jednej strony przyznają dziennikarze że i politycy, że Jarosław Gowin jest niezbędny koalicji, ale z drugiej strony jego różnego rodzaju decyzje i wypowiedzi powodują, że w PiSie narasta chęć, by się go pozbyć, najchętniej przyciągając na swoją stronę jego posłów. I o tym porozmawiamy za chwilę z publicystami. Redaktor Agnieszka Siewieroniuk-Maciorowska i redaktor Stankowski będą, Adrian Stankowski będą naszymi gośćmi w tej części programu. Proszę Państwa, no właśnie, coraz poważniejsze i coraz większe różnice zdań pomiędzy Jarosławem Gowinem a resztą koalicji. Mieliśmy pewne zaszłości związane z różnego rodzaju działaniami rządu w związku z stosunkami z Komisją Europejską, jeszcze wcześniej wybory prezydenckie, a teraz mamy podatki w Polskim Ładzie, ustawę medialną i tak gdzieś mimochodem rzucił pan premier Gowin, że jego zdaniem wyrok TSUE dotyczący Izby Dyscyplinarnej należy wykonać, ale to pozostawimy na boku i teraz skupmy się na tym Polskim Ładzie, bo to jest najważniejszy program rządu i chyba tutaj wsparcie wszystkich sił politycznych tworzących Zjednoczoną Prawicę jest bardzo ważne. Jarosław Gowin mówi, co następuje. Bardzo proszę. My dlatego z brakiem akceptacji podchodzimy do dotychczasowych propozycji Ministerstwa Finansów, bo one oznaczałyby nie, że jacyś bogacze będą wyżej opodatkowani, bo to można rozważyć, tylko że wyżej opodatkowane, wyższe podatki będą płacić miliony ciężko pracujących Polaków. A rząd mówi, większość Polaków, 18 milionów Polaków zyska na zmianie systemu podatkowego. Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller mówi, że odbyło się prawie 20 spotkań z Jarosławem Gowinem i z jego ekspertami, tudzież zapleczem politycznym w sprawie Polskiego Ładu. Wszyscy widzieliśmy, jak Jarosław Gowin podpisywał Polski Ład. No i mówi Piotr Müller, że wiele spraw udało się uzgodnić, ale przecież, mówi rzecznik rządu, Jarosław Gowin podpisywał dokument, którym są zwiększone nakłady na służbę zdrowia. Skąd zatem te pieniądze wziąć, jeżeli zdecydujemy się, żeby ten wniosek o 9% składce zdrowotnej, która nie będzie odpisywana od wydatku, usunąć z Polskiego Ładu. Panie redaktorze, no straszny kłopot jest, powiedziałabym, z Jarosławem Gowinem. Chyba Zjednoczona Prawica życzyłaby sobie takiego koalicjanta, jakim był PSL za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, który potulnie wszystko przyjmował i właściwie nie przeszkadzał w rządzeniu. To, że tak rzeczywiście było, ale to są dwa kłopoty, bo jednym kłopotem jest no taka zupełnie niezrozumiała postawa Jarosława Gowina, który rzeczywiście no robi wolty już wymagające bardzo zaawansowanych umiejętności akrobatycznych. Widzieliśmy, jak podpisywał w świetle kamer uroczyście dokument poświęcony Polskiemu Ładowi, żeby następnego dnia go krytykować. Tak krótko mówiąc, rządzić się nie da. To jest ogromny problem dla Zjednoczonej Prawicy, bo Jarosław Gowin, no co i raz mówić, że tego nie było w umowie koalicyjnej, no, ale akurat to, co jest również teraz na bieżącej agendzie, czyli ustawa medialna, no akurat była w umowie koalicyjnej. Sam Jarosław Gowin mówił przed wyborami, że po wyborach trzeba będzie dążyć do repolonizacji mediów. Ja nie rozumiem, co Jarosław Gowin robi, bo tutaj no, zderzamy się z drugim problemem, bo jego partia, jego w ogóle szyld pod tytułem, taki wizerunek pod tytułem Jarosław Gowin, no, traci na znaczeniu te ciągłe w oczach wyborców, bo przecież w efekcie końcowym no, liczy się
jakby siła oddziaływania na wyborców. Ja wątpię, żeby znalazła się już w tej chwili no jakaś nawet już mierzalna ilość sympatyków porozumienia. To nie jest tylko układanka parlamentarna. Pamiętajmy, że Zjednoczona Prawica no to jest ogromny obóz polityczny, jak to się mówi, obóz takiego szerokiego, ogromnego namiotu, którym dobrze by było, żeby reprezentowane były różne barwy. Natomiast jaką barwą dzisiaj jest Jarosław Gowin? No, barwą takiego jakiegoś krętactwa politycznego, braku lojalności. No to generalnie uważam za zasadniczy problem dla Zjednoczonej Prawicy, bo taki liberalne czy rynkowe spojrzenie na gospodarkę jest, czy powinno być walorem właśnie w tym różnobarwnym dużym obozie prawicowym. No kłopot w tym, że widać jasno z tego, co zresztą nawet przed chwilą pani redaktor przytoczyła, że tu nie chodzi o pracę nad szczegółami, bo tych szczegółów jest bardzo dużo. Tam są te ryczałty, nie ryczałty, cała inżynieria podatkowa, którą dobrze jest się każdemu szczegółowi przyjrzeć. No ale tutaj chodzi o bycie w jakiejś takiej opozycji wobec własnego rządu, wobec rządu, w którym pan Jarosław Gowin przeciw. Pani redaktor kochana, no Jarosław Gowin publicznie deklaruje, że są tacy, którzy chcą wypchnąć porozumienie ze Zjednoczonej Prawicy, ale on deklaruje, że chce wykonać umowę koalicyjną do końca i nigdzie się nie wybiera. Ja odnoszę takie wrażenie, że to jest tak, że chciałabym i boję się. To znaczy, z jednej strony chciałby Jarosław Gowin, żeby go w końcu z tej Zjednoczonej Prawicy wyrzucili w glorii męczennika, a z drugiej strony tak też boi się, widząc, że mu tam troszeczkę jest nie po drodze z niektórymi kolegami, powiedzieć, no dobrze, to ja tutaj już pójdę samodzielną drogą. Jak to będzie? Czy rzeczywiście dojdzie do takiego momentu, kiedy Jarosław Kaczyński uzbiera taką pewną, stabilną większość bez Jarosława Gowina i w końcu odetchnie z ulgą, pozbywając się go z rządu i z koalicji? Myślę, że tutaj akurat nie trzeba będzie wielkich akrobacji robić, takich transferowych, żeby ludzi Gowina zatrzymać, bo naprawdę to w polityce są pewne sposoby na to, żeby przekonać do tego, żeby polityk został tu czy tam, w takiej czy innej partii, czy w takiej czy innej koalicji. Natomiast ja zupełnie nie rozumiem, jakby w co gra Jarosław Gowin, o co mu tak naprawdę chodzi, bo to, co właśnie tutaj już zwracał uwagę i Adrian Stenkowski, i Teolu, że no on podpisał, tak? Przecież umowę, wszyscy to widzieli. No to przepraszam, to gdzie on był wcześniej? Co on tego nie czytał, co on podpisuje? No to on im jakby źle świadczy. I jakby kontynuując jakby ten wątek, o co mu może chodzić, także może, być może on właśnie czeka na to, żeby go tam wyrzucili. No ja powiem, powodzenia życzę, bo jeżeli Gowin myśli, że pójdzie, powiedzmy tak, wyleci z tego rządu, albo postara się nawet o to, żeby go wyrzucono, jeżeli on tam poda rękę Koalicji Obywatelskiej, bo to chyba w tych kategoriach trzeba rozpatrywać, bo PSL to raczej za mały jest, no ale nawet jeśli, tak, no to kto tam da jedynki, tak? Czy jakieś biorące miejsca na przyszłych listach? Dostanie być może Gowin, a reszta pójdzie gdzieś tam na 7, 11 i 24 miejsce i na tym się skończy polityka. Uważam, że jakby od już dłuższego czasu to, co robi Jarosław Gowin w rządzie i w Zjednoczonej Prawicy, to robi tak naprawdę, w mojej ocenie, krzywdę tej Zjednoczonej Prawicy i część rzeczy można by było przyspieszyć, ale zawsze się znajdzie jakiś hamulcowy. Jednym z nich jest niestety Jarosław Gowin, a to nie jest dobre i nie tylko dlatego, że ja mam oczekiwania, czy ktoś ma oczekiwania, ale mają oczekiwania Polacy w wielu różnych sferach. Trzeba było przyspieszyć jakby pewne działania w szkolnictwie wyższym. Szkolnictwo wyższe jest zdewastowane, widać to chyba najbardziej po Uniwersytecie Warszawskim, ale też i po wielu innych miejscach. I to wymaga naprawy, a żeby coś naprawić w tych warunkach, które my mamy w Polsce, to Zjednoczona Prawica musi działać jak jedna pięść. Po prostu. Innej możliwości nie ma. I później jest takie właśnie narzekanie elektoratu, tak, że tego się nie udało, tu coś zaczęte, to niedokończone. No właśnie przez takich Gowinów
I jeszcze przez kilku innych, którym w zasadzie nie wiadomo, o co chodzi. Panie redaktorze, wspomniał pan o umowie koalicyjnej, której była zapisana repolonizacja mediów w kontekście tego projektu ustawy, nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. I tutaj jest zadziwiająca historia, bo nagle się okazuje, że Jarosław Gowin odbywa rozmowę z sekretarz handlu USA, rozmowę właśnie o tej ustawie i przekazuje pogróżki z tamtej strony, w stronę Jarosława Kaczyńskiego, w stronę Zjednoczonej Prawicy, co to będzie, jeżeli to zostanie uchwalone. Wprowadza własną poprawkę, która daje tak jakby Amerykanom możliwość w dalszym ciągu firmowania tej stacji TVN24, bo przecież Amerykanom chodzi głównie o to, żeby zarabiać pieniądze. Co tam się dzieje w tej stacji, jaki jest profil polityczny i tak dalej, to moim zdaniem nie ma najmniejszego znaczenia, a że grupa ludzi, która tam pracuje, ma takie, a nie inne poglądy, to jest już zupełnie inna sprawa. Gdyby zaczęło przynosić straty ta telewizja, a nie zysk, to pewnie zaraz by się znalazła miotła, która by tam porządki zrobiła. No więc tutaj wydaje się, że Jarosław Gowin zaczyna prowadzić jakąś własną politykę zagraniczną, biorąc chyba przykład z pana marszałka Grodzkiego. No, panie redaktor, w każdej umowie koalicyjnej jest zapisana, musi być zapisana zasada lojalności wobec partnerów takiego porozumienia. Ja tutaj już dawno widzę dosyć poważne przekroczenie tej zasady ze strony pana premiera Gowina, no choćby to co pani redaktor zacytowała o Polskim Ładzie, jak Jarosław Gowin wypowiada się o Polskim Ładzie, znaczy tak naprawdę przekazuje narrację opozycji, opowiadając właśnie tutaj o jakimś gigantycznej zwyżce podatków, gdy tymczasem to jest historyczna obniżka podatków dla Polaków. No tak samo jest z ustawami medialnymi. Myślę, że daleko przekracza swoje kompetencje, negocjując pewne kwestie poza granicami Polski. Ta poprawka Jarosława Gowina no, wprowadza zasadnicze niebezpieczeństwo, bo krajem aspirującym do OECD, a taki ma być klucz według Jarosława Gowina. Jest Rosja i to absolutnie, no przecież dzisiaj właśnie stan prawny jest taki, że może przyjechać pan, nie wiem, Aleksiej, on się nazywa Miller, czyli szef Gazpromu, z walizką pieniędzy tam na to lotnisko do Holandii i sobie kupić po prostu te stacje, niezależnie od tego. To nie jest tak, że to Amerykanom powinno, by tutaj kiwałem głową w trakcie wypowiedzi pani redaktor, z taką rozterką, no bo dla Amerykanów nie powinno być wszystko jedno, że należąca do nich stacja jest stacją, która nie szanuje demokratycznych standardów, która co więcej wprowadza do polskiej debaty publicznej wątki, które są obecne również na portalu Sputnik czy Russia Today. To jest rzecz, no to trzeba Amerykanów pytać, dlaczego oni na to pozwalają. No, właściwie prezes właściciela, czy też prezesa Discovery, którego powiązania z Rosją są dość jasne i wyraźne. No właśnie, a jeśli chodzi o pewną grę międzynarodową, bo przecież ta ustawa ma również taki aspekt, no przecież to się odbywa w cieniu tego dealu wokół Nord Stream 2 zawartego między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami i w domyśle Rosją, tak naprawdę, bo to Rosja jest tutaj jednym z głównych, czy drugim beneficjentem tego dealu, no to ja zupełnie nie widzę powodu, żeby Polska miała wynagradzać Stany Zjednoczone jakimś tutaj uzgadnianiem takiego stanowiska, wręcz przeciwnie. Już tak patrząc na to z punktu widzenia wyłącznie polityki międzynarodowej, Stany Zjednoczone powinny wiedzieć, że no, brak lojalności w polityce po prostu kosztuje. Cóż jest kwestia TVN24 wobec zgody na budowę Nord Streamu? To jest po prostu jak słoń do mrówki porównanie tego. I to jest właśnie ta lojalność naszego sojusznika. Musimy skończyć w tym momencie. Proszę państwa, Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska, Adrian Stankowski, dziennikarze, byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Również nas oglądających dziękuję bardzo i do zobaczenia.